Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Beata Gendek-Warchumi. Dzień dobry. Pięknie się kłaniam. Nauczyciel języka polskiego w Liceum imienia Kopernika w Częstochowie. No i głównodowodząca grupą teatralną pod Wiszącym Kotem. Dobrze? Tak. Mówię tak. I od 20 lat. Od 20 lat. Jak wyglądały pandemiczne czasy dla grupy? Pracowaliśmy, owszem, także próby odbywały się na Zoomie. Braliśmy udział nawet w festiwalu w Niemczech online'owo i w warsztatach i prezentowaliśmy nasz spektakl, oczywiście nagrany i wysłany. Wygraliśmy też przegląd w Lublinie. No niestety główna nagroda, czyli wyjazd do Londynu, został zamieniony na inną gratyfikację dla uczestnika, no właśnie z wiadomych powodów. No i cały czas utrzymywaliśmy kontakt i cały czas wierzyliśmy w to, że wrócimy na scenę. No i... I to się dzieje. I to się dzieje, tak. I to się dzieje. Z jaką energią, z jakimi planami, z czym wracacie, z jakimi pomysłami? Z energią ogromną, tym bardziej, że wymieniło się już pokolenie, powiedzmy, które jest teraz w szkole i które uczestniczy w grupie. I muszę powiedzieć, że dzieciaki są bardzo złaknione, spragnione występowania, kontaktu z publicznością. I tutaj właściwie dla większości z nich będzie to absolutna ich premiera także, nie tylko premiera naszego spektaklu, ale pierwszy występ taki na scenie właśnie z grupą, zatem no, bardzo są podekscytowani. To, że wymieniają się pokolenia w liceum, w szkole, w grupach teatralnych, to jest naturalne. Powoduje to pewien dyskomfort, tak? Bo cały czas w teatrze jest stały zespół, rzadko się zmienia, czasami ktoś dochodzi. Tutaj ta fluktuacja jest naturalna, ale też jest ogromnym chyba potencjałem, więcej niż tak, problemem. Tak, oczywiście, to ma ogromne plusy. Oczywiście no, minusem jest to, że się żegnamy, ale żegnamy się tylko w kontekście współpracy w szkole, bo z większością utrzymujemy kontakty, a już z tymi, którzy wybrali tę drogę aktorstwa jako drogę na życie, to już z pewnością, tutaj pozdrawiam wszystkich absolwentów aktorów i oczywiście nie tylko, bo też to jest wychowanie widza. Nawet ci, którzy nie są aktorami, są aktywnymi i świadomymi odbiorcami sztuki teatralnej. Ale właśnie ten nowy narybek, nowy potencjał, nowa energia jest naprawdę ogromnym plusem, jest niesamowita. Ja też bardzo często staram się tak organizować, przynajmniej na początku spektakle, żeby łączyć tych, którzy już mają doświadczenie sceniczne właśnie z pierwszaczkami albo z osobami, które zaczynają. I to rzeczywiście niesamowicie widać. Nawet ostatnia próba, też kiedy weszła dziewczyna, która, tutaj uchylę rąbka tajemnicy, jest Karusią i rozmawia z Jasiem. Od tego momentu, kiedy ona pokazała swój kunszt, próba przyjęła zupełnie inny wymiar, bo no to jest poprzeczka, to trzeba dorównać, to nie można na tej scenie być tak jak na akademii szkolnej, jak na akademii szkolnej, dokładnie tak. Oczywiście nic akademiem nie ujmując, bo bywają doskonałe, można zrobić fantastycznie, ale mówimy o takiej, która przychodzi pierwsza na myśl. Jest potencjał, jest wychowywanie pokoleń odbiorców sztuki i twórców, tak? Bo przecież też niekoniecznie muszą absolwenci liceum i ci, którzy się z grupą zetknęli, niekoniecznie muszą stać się aktorami, ale być może kiedyś będą, nie wiem, pisać, tworzyć dramaty, pisać dzieje, powieści, tak? To się już dzieje. Tak, to się już dzieje, mamy też twórców i scenariuszy i mamy krytyka teatralnego, także jakby tutaj cały pakiet, powiedziałabym, zawodów związanych ze sztuką, a przede wszystkim też ta wrażliwość, bo nawet jeżeli ktoś jest weterynarzem, a idzie świadomie do teatru i też przekazuje to swoim dzieciom, a już mamy dzieci kołowe też, to, no to jest, myślę, ogromna wartość. Dzieci kołowe, fantastycznie to zabrzmiało. Małżeństwa kołowe, dzieci kołowe, także dzieje się. No tak, lata, 20 tak, lat? 2001 rok to jest data powstania, więc tak, no ponad 20 ponad lat. Ponad 20 lat, więc to jest naprawdę kawał historii.
co trzeba zrobić, żeby chyba trzeba kochać teatr, żeby z tą samą energią, a może jeszcze większą, w kolejne lata wchodzić, prowadząc taką grupę? Tak, to prawda, trzeba kochać teatr. To jest też niesamowite, co się ze mną dzieje podczas prób, tak, i trzeba kochać ludzi. Właśnie to miałam powiedzieć, trzeba kochać teatr i trzeba kochać ludzi. Bo no tutaj każda z osobowości jest inna i nawet czasami wydaje mi się, że teatr pomaga, znaczy jestem o tym przekonana, nie wydaje mi się, jestem o tym przekonana, że teatr pomaga przekuć coś, o czym osoba myśli, że jest jego słabością, na jego walor, na jego, na jego zaletę, na jego cechę specyficzną, która w teatrze niesamowicie się przydaje, którą po prostu sprzedajemy widzowi. W tym pozytywnym słowa znaczeniu. To jest w ogóle taka prawda o naszym człowieczeństwie, bo czasami pochylamy się, myślimy sobie tak, tu nie domagam, tak? Tu mam takie cechy, że wolałabym je schować na przykład, prawda? A nagle może się okazać, że ta nasza słabość może nam pomóc, komuś pomóc, bo go zrozumiemy, tak? I to samo jest w teatrze. Dokładnie. Dokładnie tak to się właśnie dzieje. Ja też obserwuję jako pedagog, jak wiele osób się rozwija, jak zaczyna wierzyć w siebie. No oczywiście już poza takim, to zabrzmi jak frazes, zabrzmi jak banał, ale jak Szymborska pisała, banały są ważne i trafiają w sedno. Znajdowaniem wsparcia rówieśniczego, często znajdowaniem przyjaźni, no właśnie, znajdowaniem miłości też. To jest też odkrywanie siebie i no, mogę ich tutaj cytować, ale może jedna taka fraza, kiedy uczeń powiedział, ja zagrałem Macbetha w Lublinie, matura ustna nie jest dla mnie straszna, to ja już wszystko mogę, troszkę na zasadzie, nie wiem, był w Nowym Jorku. Więc to cieszy niesamowicie, jeżeli zaczyna ktoś ze sporą wadą wymowy, że w ogóle trudno go zrozumieć, a dzisiaj jest pracownikiem radia i mówi o kulturze i zajmuje się tym w mieście Wrocław, no to tylko się cieszyć. Tak, to widać drogę, którą się przechodzi. Tak. Ale tu jeszcze jedną rzecz usłyszałam, bo usłyszałam to, że ktoś przyszedł z wadą wymowy do grupy teatralnej i został przyjęty. W zasadzie został nawet zachęcony, bo gdzieś chyba intuicyjnie wyczułam, że to miejsce może być dla tej osoby dobrym miejscem. I zaczynaliśmy bardzo prosto, gdzieś od drwala w bajce, gdzie tego tekstu było troszkę mniej, gdzie uczyliśmy się tak dosadnie też pokazywać pewne emocje, bo bajce tak trzeba czasami. Natomiast no tak, w maturalnej klasie był to już Macbeth. Także. I tutaj kolejna rzecz, bo są bajki, są też wielkie tytuły, tytuły, po które sięgają największe sceny na świecie i sięgają z drżeniem, a grupa z Kopernika się nie boi. Nie boi się, chociaż ma pokorę oczywiście do wielkich tekstów. I ja lubię sięgać do wielkich tekstów. Czasami to są też scenariusze autorskie, na przykład uczniów, bo wtedy to jest zupełnie inna wartość, ale raczej wolę zaadaptować, skrócić, wyciągnąć jeden wątek z dużego tekstu i uważam, że trzeba uczyć obcowania z literaturą, bo nie możemy narzekać, że nie czytają. Nie czytają, bo nie rozumieją często. I na przykład wczoraj mieliśmy też jeszcze taką próbę dodatkową, taką próbę stolikową na Zoomie, bo interpretację możemy już bez ruchu. I skupiliśmy się na jednym z tekstów. I to była niesamowita rozmowa z tymi młodymi ludźmi. Ten tekst wcale nie został dla nich przedstawiony, czy oni nie odebrali go jako tekst archaiczny, jako tekst, który nic już im o życiu nie może powiedzieć, bo to Mickiewicz 200 lat temu, co tam mądrego mógł przedstawić. No tak, to było dawno i nieprawda. A tu się okazuje, że naprawdę te wielkie teksty, ale trzeba mieć czas, żeby no, kolokwialnie w nie wejść, żeby pochylić się nad tekstem, pochylić się nad słowem, zatrzymać się nad każdym wersem. Staram się to robić też oczywiście w praktyce szkolnej, ale jest to zdecydowanie trudne ze względu na czas. I nie jestem też w stanie z 30 osobami, z każdą z osobna pracować nad każdym wersem tekstu, to jest oczywiste. Natomiast staramy się przede wszystkim obcować z tekstem. Taką moją zasadą polonisty jest najważniejszym bohaterem lekcji jest tekst.
to ja nie mogę opowiadać, że Mickiewicz jest ładny albo Słowacki wielkim poetą był, bez Słowackiego czy bez Mickiewicza. I właśnie kiedy omawialiśmy Ferdy Durkę, to uczniowie też od razu to wychwycili. Dlaczego ta lekcja, oni to zdefiniowali. Tam nie ma wierszy, tam nie ma Słowackiego, nie było Słowackiego na tej lekcji, więc oni są przyzwyczajeni do tego, że tekst jest, że tekst jest obowiązkowym elementem. No, wiem, że niby banał, ale naprawdę pochylenie się nad tekstem. Nie nauczymy czytać bez czytania. Więc ja też powtarzam, że próby grupy pod Wiszącym Kotem są najlepszymi lekcjami języka polskiego w tym kontekście, że właśnie obcujemy z literaturą. Czyli to jest takie dopełnienie tych lekcji, które się odbywają. Rozumiem, że jak Ferdy Durka to Gombrowicz, tak? Tak, ale my akurat jeszcze Gombrowicza nie dotknęliśmy, aczkolwiek jeden z naszych absolwentów gra Ferdy Durkę w Gnieźnie, więc zapraszam w imieniu Radomira. To jest takie dopełnienie, to co się dzieje podczas prób, to jest takie dopełnienie lekcji. Na ile uczniowie się garną? Wiem, że grupa jest dość liczna i ma taką dobrą sławę w szkole. Tak, no wiem też już przez te lata, dotarła do mnie ta informacja, że wiele osób wybiera Kopernika właśnie ze względu na grupę i liczy na to, że w grupie będzie. Szczerze mówiąc, po pandemii troszeczkę był taki kłopot z rozruszaniem na nowo. Nie mówię, że nie było zainteresowanych osób, ale w ogóle samo wejście w rytm prób z powrotem, takich już stacjonarnych. No ale w tym momencie mamy ponad 20 osób znowu, z przewagą dziewcząt. Zawsze tak było? Nie. Mm-hmm. Nie, zazwyczaj była przewaga chłopców. Teraz jest przewaga dziewcząt, ale to też jest fantastyczne wyzwanie dla mnie, żeby właśnie próbować znaleźć taki tekst, gdzie można, prawda, te role także męskie dziewczynom rozdać i pracować z nimi. Oczywiście bez jakichś tam zmian i udawania kogoś, kim nie są, ale po prostu, żeby ten przekaz tekstu był dla nich też adekwatny. Po pandemii ostatni wątek. Po pandemii tak też słyszę, że te próby na Zoomie, które zostały, to jest dobra rzecz wtedy, kiedy można je zrobić, bo to oszczędza czas, tak? A jednak pozwala na spotkanie. Relacje są zbudowane podczas spotkań tych w rzeczywistości, w realu, tak? A na Zoomie już można pracować spokojnie. Tak, ja uważam, że to jest wartość dodana i ja nie mam jakiegoś takiego wstrętu przed online'ami, bo uważam, że one dobrze wykorzystane naprawdę mogą bardzo wiele wnieść. Ja sama często dalej korzystam oczywiście, bo dalej instytucje oferują takie szkolenia i no, w rzeczywistości nie mogłabym być jednocześnie jednego dnia w Warszawie i Poznaniu na konferencjach, a tutaj się takie kwestie udają. Natomiast oczywiście ta próba na Zoomie jest tylko i wyłącznie takim dopełnieniem. My ją zaczęliśmy wczoraj wieczorem, gdzie już nie moglibyśmy się spotkać w rzeczywistości i to była taka próba generalnie właśnie dotycząca interpretacji, więc gdy siedzimy po dwóch stronach monitorów, możemy rozmawiać o tekście, bo widzimy się, najpierw ta próba dotyczyła kolejności, tak? Czyli ćwiczyliśmy do znudzenia właśnie kolejność, żeby nic się nie pomyliło, bo to jest spektakl ten jutrzejszy na 21 osób, więc tekstów jest sporo i są czasami krótkie i oni wchodzą sobie też, muszą ze sobą dialogować, więc ta kolejność jest tutaj szalenie istotna, ale później zostaliśmy w trójkę przy jednym tekście, później z kolejnymi osobami, później z jedną osobą, która pochyla się nad tekstem. Więc to były takie bardzo kameralne spotkania i tutaj ten monitor zupełnie nie przeszkadza, bo my przecież się znamy, to nie rozmawiamy z obcymi osobami, a przenosimy tylko rozmowę na medium, tak jakbyśmy rozmawiali przez telefon. No. Padła już data, tak? Ten jutrzejszy spektakl i co to będzie? Gdzie przede wszystkim? Gdzie szukać? Zapraszamy serdecznie do filii numer 9 Biblioteki Miejskiej na ulicy Nowowiejskiego przy placu. Obecnie będzie on przyjmował troszeczkę inną formę, tak, bo będzie zielony wreszcie. Zapraszamy na godzinę 17 i taka nasza robocza nazwa to było takie stwierdzenie Dziadolin, ale tak naprawdę zapraszamy na takie spotkanie
z tekstami Mickiewicza, to jest jeszcze przedłużenie tak naprawdę narodowego czytania, bo no wiadomo, ta impreza to jest początek września, więc tutaj wakacje nie opracowaliśmy, nie przygotowaliśmy jeszcze pakietu, a tak już powiedzmy na listopad prawie zdążyliśmy, więc zapraszamy na teksty mrożące krew w żyłach, jak w wydarzeniu na Facebooku jest napisane, ale ma to też taki wymiar bliski polskiej tradycji świąt, Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego. To zapraszamy do filii numer 9, 27. Dzień 27 października, godzina 17, tak? Tak. A do podglądania grupy teatralnej pod Wiszącym Kotem zachęcamy niezmiennie, bo tak Agentek Barchumi, myślę, że z całego serca zachęca. Zachęcam bardzo, mamy też fanpage, więc zapraszamy do odwiedzenia. W miarę aktualizujemy to, co się dzieje. Zatem można śledzić nasze poczynania, trzymać kciuki, kibicować, oglądać nasze spektakle. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.